No ja nie mam nic przeciwko, no jak najbardziej mogę zaboksować, ale oczywiście chciałbym, żeby ten pas jego był na szali. Paweł Stępień, z nową siłą, z nową energią, wróciłeś po operacji bicepsa, barku, powiedz jak się czujesz teraz na treningu. Oglądałem trening i naprawdę wyglądało to dynamicznie, bardzo dobrze. No czuję się bardzo dobrze, tutaj już pracujemy od jakiegoś czasu z trenerem, tak gdzieś od lutego. Wiadomo, na początku te treningi głównie lewą ręką, bo prawa jeszcze była kontuzjowana po operacji, więc jakiś ból doskwierał. Wiadomo, blizna, to wszystko potrzebuje czasu, żeby się zregenerować. No ale tak już od dwóch tygodni zacząłem bez bólu jako takiego kontuzyjnego bić prawą ręką, prawy sierp, prawy dół. No i zdałem sobie sprawę, że przez 3 lata tak naprawdę no, nie miałem tego ciosu takiego, jaki oczekiwałem. No i tak jakbym dostał teraz nową zabawkę i się nią bawię, tak? Od nowa trzeba uczyć się pewnych ruchów, bo pamięć mięśniowa jeszcze pamięta ten stary ruch, gdzie omijałem ten element bólu. No ale z dnia na dzień jest coraz lepiej i na razie jedyne, co mi doskwiera, to zakwaszenie tutaj w barku. Ze względu na to, że te mięśnie, które nie pracowały przez ostatni okres, no to są po prostu, były nieaktywne i teraz muszą jak gdyby w pełni się odbudować. No i wszystko idzie w dobrą stronę i no już nie mogę się doczekać okresu sparingowego. Teraz byłem co prawda na takim rozruchu w Dzierżyniowie u Piotra Wielczewskiego. Tam fajnie posparowaliśmy z Kamilem Bednarkiem. No i tam jeszcze z chłopakami od Andrzeja Liczyka. Janek Czerklewicz, Kamil Gardzieli, także takie rozruchowe sparingi też jak gdyby podbudowały mnie trochę, w sensie takim, że znowu poczułem ten głód takiego walki, tak? I co? I dalej tutaj trenujemy, no i już niedługo będziemy chcieli ściągać sparing partnerów i przygotować się pod kątem sparingowym do walki 8 maja. 8 maja, czyli undercard gali Różańskiej Szpilka, taki jest plan chyba, tak? Tak, 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 na tej gali chciałbym wystąpić. No i na ten 8 maj szykujemy formę. Z kim tam byś chciał zaboksować? Bo słyszałem takie opowieści o ewentualnej walce z Pawłem Augustynikiem. To było ciekawe zestawienie, bo obaj jesteście w rankingu WBC, on ma pas WBC Silver International, także... Jest się o co bić, no bo wiadomo, nie wszyscy jakoś entuzjastycznie podchodzą do tych polsko-polskich pojedynków, ale to jest polsko-polski pojedynek z czymś tam w stawce, tak jak tutaj akurat Szpilka Różański również. No ja nie mam nic przeciwko, no jak najbardziej mogę zaboksować, ale oczywiście chciałbym, żeby ten pas jego był na szali, ja mogę wystawić swój międzynarodowy, bo z tego co się orientuję, to chyba Paweł Augustynik nie jest w rankingu polskim, tylko w angielskim, tak? Także tutaj walka polsko-polska, ale on jak gdyby jest notowany w rankingu angielskim, z tego co mi się wydaje. Ale jeśli ty jesteś posiadaczem pasa międzynarodowego, to każdy może boksować. Więc dlatego nie mam nic przeciwko, jak najbardziej mogę ten pas postawić na szale. On niech daje swój i robimy tą walkę, nie ma problemu. Co sądzisz w ogóle o Pawle Augustyniku? Ostatnio pokazywał się na tych galach Queensberry pierwszych. Jak go oceniasz jako pięściarza? To znaczy, wiesz, no ja nie lubię tam oceniać, czy ja będę mógł ocenić po walce z nim, tak? A teraz tak wiesz, z marszu jak mam oceniać, to no nie lubię tam kogoś, wiesz, czy krytykować, czy jakieś tam komplementy prawić. Po prostu, jeżeli zgodzi się na tą walkę, no to 8 maja po walce będę mógł powiedzieć cokolwiek na jego temat. Ta półciężka w Polsce całkiem ciekawa się na chwilę zrobiła, bo pokonałeś Marka Matyję, na chwilę pojawiła się ta gwiazdka Sebastiana Ślusarczyka, no ale zgasił ją Paweł Czyżyk, teraz mówiło się o walce Czyżyk-Augustynik, teraz pojawił się temat walki Augustynika z tobą, naprawdę ciekawie się dzieje. No fajnie, no, że chłopaki mają ambicje i chcą wyzwań, dlatego... Ja też już jestem na takim etapie kariery, gdzie tam nie będę przebierał po prostu w zawodnikach, tylko chcę iść do przodu i spełniać swoje cele, swoje marzenia i czekam no, na propozycję, jeżeli dojdzie to do skutku. Oczywiście też chciałbym, żeby wynagrodzenie też było interesujące, tak? No, nie na zasadzie, że za pół darmo, a tak naprawdę no to nie mam nic przeciwko i bardzo chętnie podejmę tą rywalizację. Wracając jeszcze do twoich treningów, to ja przed chwilą oglądałem to, co wyprawiałeś z Jurijem Wachterowem. Obijałeś go mocno. No, dał mi na chwilę worek potrzymać, naprawdę kopiesz jak koń, zwłaszcza tą lewą ręką. No
Dziękuję. No, to jest praca wieloletnia z trenerem i cały czas dopieszczamy pewne elementy i są tego efekty, tak? Tym bardziej teraz, kiedy mam odblokowaną psychikę, wiem, że nie dolega mi żaden ból przy uderzeniach. No, pomijając te zakwaszenie tej obręczy barkowej tutaj, ale to jest kwestia czasu, jak po prostu te mięśnie zaczną już pracować w 100% i myślę, że może i nawet za 2 tygodnie już będę mógł z pełnym skrętem, z pełną mocą tą prawą ręką bić. Co prawda przy prawym prostym nie czuję tego bólu. No, mówię, to jeszcze jest ta pamięć mięśniowa, która gdzieś tam podświadomie omijam ten element bólu, to uczucie bólu, ale tego bólu już tak naprawdę nie ma. Jest po prostu zakwas, który gdzieś tam też jak gdyby mnie blokuje, ale to jeszcze chwila pracy i to będzie w 100% aktywne. Ty masz takie wrażenie, że przez to, że miałeś wyłączoną prawą rękę, ta lewa jeszcze mocniejsza się stała? Dobrze ten lewy sierp wchodzi. No wiesz, lewy sierp i lewy dół to zawsze był gdzieś tam taki mój atut, więc na pewno przez jakiś czas biłem tylko lewą ręką i skupiałem się mocno na tej technice, na tym dokręcaniu. No i to takie są efekty tego, dlatego jak gdyby czekam na walkę i czekam na ogłoszenie przeciwnika i pracujemy, idziemy do przodu i po prostu nie myślimy o tym, co będzie dalej, tylko to, co mam teraz, jaki cel obrany i nad tym się skupiam. Kiedyś Andrzej Gmitruk mówił o Mateuszu Masternaku, że ma klepkę z obu rąk, jak tą prawą popracujesz, to może ty będziesz miał klepkę z obu rąk, bo to jest taki element, którego u ciebie nie wszyscy zauważają, bo głównie mówi się o tym balansie kół, pracy nóg, ale przyłożenie masz. No, trener Gmitruk zawsze mówił, że mam uderzenie z obu rąk. Wtedy jeszcze nie miałem tej kontuzji, kiedy trenowałem z trenerem Gmitrukiem, dlatego pamiętam jego słowa i wiem, co mi mówił, prywatnie. Tego się trzymam, wiem, że nie kłamał, czy tam nie mówił mi coś po prostu, żeby mnie pocieszyć i po prostu wracam czasami myślami do jego słów. I jak gdyby utwierdzam się w przekonaniu, że stać mnie na to, żeby osiągnąć sukces. Za to trzymamy kciuki. Teraz rozmawiamy, Paweł, o sprawach takich bieżących. Głowacki Okolik. Widziałeś ten pojedynek? Co sądzisz? No widziałem pojedynek. No szkoda Krzysia, no cóż tu dużo mówić. No, dysproporcja fizyczna, tak. No, ciężko mi mówić o jakichś tam wnikać w przygotowania, czy to jakieś tam błędy w przygotowaniu, czy w sparring partnerach. Nie chcę tego oceniać, no po prostu wyszło jak wyszło. No ale wiem, że Krzysiu jest twardy charakter, twardy zawodnik i raczej się nie podda i jeszcze będzie próbował, tak? Natomiast tutaj no, nie ma się czego wstydzić, bo no, naprawdę ten Okoli to w przeciągu ostatnich tam 2 lat zrobił taki postęp i ja oglądałem jego walki wcześniej, śledziłem i nie zachwycał mnie jakoś tam wielce, nie myślałem, że aż tak to wystrzeli. On jest po prostu pewny siebie, tak? I ta dysproporcja, ta fizyczna nad każdym przeciwnikiem z wagi cruiser, no on śmiało ma warunki na wagę super ciężką, dlatego tutaj on robi tą wagę cruiser i na dzień dzisiejszy ja nie widzę dla niego przeciwnika, który mógłby mu tam stworzyć jakiekolwiek problemy. A Bredis? Nie wydaje mi się, żeby Bredis, jeżeli on będzie boksował w takim stylu jak z Krzysiem Głowackim albo z Nikodemem Jerzewskim, to naprawdę to jest boks inteligentny, wykorzystywanie na maksa swoich atutów, swoich warunków i niesamowita dynamika i takie oczko, timing, on widać, że on się nie śpieszy, on wyczekuje, ustawia tą lewą ręką i nagle nie wiadomo skąd albo przyzwyczaja do mocnych dołów, a potem tak jak Krzysia przyzwyczaił do paru mocnych dołów prawych, a potem wystrzelił ten prawy taki ni to na górę, ni to na dół i było po zawodach, tak? Także tutaj no, naprawdę śledzę tego zawodnika i podoba mi się jego boks. A walkę Powitkina oglądałeś z White'em? Tak, oglądałem. No już widać, tak, ten wiek, te wojny ringowe, no i co, to już chyba czas, aby zakończyć, nie? Dla Powitkina i gdzieś tam spocząć sobie spokojnie, póki jeszcze zdrowie dopisuje, spocząć na laurach i niczego mu nie brakuje pieniędzy, tak? Swoje zrobił, ma u wielu ludzi wielki szacunek
za walki, które stoczył i to nie ma co tam dalej, nie ma co tam dalej brnąć w to, żeby stracić zdrowie. Nie? Tobie jeszcze do powikina trochę lat brakuje, ale czujesz już taki na plecach jakiś presję, że musisz iść z tą karierą mocno do przodu, ruszyć teraz? To znaczy ja bym chciał, wiesz, teraz dużo boksować, dużo sparować, wyjazdów właśnie do zawodników klasowych, tam, żeby z nimi się sprawdzać, żeby ścierać się z nimi na tych sparingach. No bo wiadomo, że skąd ja mam wiedzieć, czy jestem w stanie pokonać kogoś z czołówki, jak na razie z takiej czołówki ścisłej to sparowałem tylko z Beterbijewem, tak? I to też pojechałem tam z naderwanym ścięgnem, tak? Gdzie jeszcze wtedy nie wiedziałem, że na to ścięgno naderwane, nie byłem tam w jakiejś super formie, a jednak przez te 2 tygodnie ze sparingu na sparing coraz lepiej mi szło, więc wniosek jest taki, że gdybym z takim kimś mógł sparować przynajmniej 3 razy w roku, no to wtedy ja bym mógł cokolwiek powiedzieć na temat tego, ile brakuje mi do tego najwyższego poziomu. No i to mi się wydaje, że to jest taki główny mankament tego, że zawodnicy nie ścierają się z tymi najlepszymi, czy tam z zawodnikami bardzo solidnymi na sparingach i później mają słabych sparing partnerów i wychodzą do zawodnika o 3-4 klasy lepszego i jest niespodzianka, tak? No bo po prostu no nie da się pływać na płyciźnie, a potem wejść na głębinę i jak gdyby tam wytrwać, tak? Także tutaj no, ja będę skupiał się nad tym i będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby móc, żeby przygotowania były na najwyższym poziomie, a wtedy psychicznie do walki wychodzisz z taką lekkością, że wiesz, że jesteś w stanie pokonać tego przeciwnika, który stoi naprzeciwko, tak? To jest taki główny problem chyba, co u ciebie, bo macie fajny pomysł na boks z Jurijem Bakhtirowym, masz potencjał, natomiast tych sparring partnerów trzeba dostarczyć, a z tym jest kłopot w Polsce dla ciebie. No myślę, że to już się teraz zmieni. Tak? Nie chcę tutaj nic mówić, nic zapeszać, ale po prostu jestem przekonany, że w tym momencie, w którym teraz jestem, to wszystko nabierze tempa i wierzę w to i po prostu chciałbym w końcu gdzieś tam ten najwyższy poziom poczuć, ale wiadomo, że najpierw chciałbym to zrobić bez jakiejś presji sędziowskiej, bez presji wyniku, tak? Tylko po prostu na luzie wychodzić do takich zawodników na sparingu i się z nimi mierzyć.